kto złamał twą szatę. Nasze rajdy mają to do siebie, że są niemile widziane przez mnie. Hej, rotmistrzu, skąd te krwawe rany? Kto złamał twą szablę? Czemu koń spętany? Rotmistrzu Pilecki. Jeżdżą właściwie wszystkie zawody. Mamy trzech lekarzy. Jeden górnicy. Byli żołnierzy. Rolnicy. Mechanicy, inżynierowie, biznesmeni, różne zawody jadą, tylko dziennikarze nie jadą. Oni skądś wiedzą, że to jest niepoprawne politycznie. Było nas tysiące, zostało niewiele. Ale może coś się wreszcie zmieni i dowiemy się więcej o tym rajdzie. Hej, rotmistrzu, było was tak wielu. Bo my tam jedziemy dotknąć tej Polski pięknej i wielkiej. Polski zwycięzców pod Puszyna, polskich obrońców Lwowa, w Tytiatyniu, w Zadłużu, polskie Termopile. My tam dotykamy rzeczy wielkich, spotykamy Polaków tam jeszcze, oni tam są, ich jest coraz więcej. Oni się zaczynają przyznawać do polskości, kiedy my tam przyjeżdżamy, kiedy się pojawia 100 biało-czerwonych chorągiewek. Ojcze wytęskniony, w imieniu pana prezesa oraz wszystkich pracowników Instytutu bardzo proste słowa szerokości. Dzieci twe w żałobie nigdy nie zapalą świeczki na twym grobie. Wróćcie tak, jak wyjeżdżacie. Zdrowio i z siłami, ale bogaci o przeżycie. Drogowskazem twoim honor ojczyzna. Proszę was również, abyście coś stamtąd przywieźli. Przywieźli przede wszystkim ich żywą, czystą, piękną wiarę i miłość do ojczyzny. 22 września o godzinie 18 w tym samym miejscu będzie uroczyste zakończenie rajdu katyńskiego. Przyjedziemy prosto ze Lwowa. Po drodze odwiedzimy hetmana Żółkiewskiego, złożymy mu meldunek, raport i przyjedziemy tutaj. I potem po uroczystości będzie konferencja prasowa. Nie wiem, czy będą dziennikarze, może przyjdą, może nie, ale każdy z państwa będzie mógł pytać, a my będziemy odpowiadać. Wszyscy, nie tylko ja, ale wszyscy będą mówić o tym, co widzieli. Także zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie i bardzo, bardzo serdecznie państwa zapraszam. Rotmistrzu, dobel ustawaj. Zabrali ci życie, lecz została sława. Mam przyjemność przedstawić wam wszystkim narzeczoną w tym roku. Martę. Podróżujemy na trasie rajdu katyńskiego. Na cały rajd jedziecie? Jedziemy na 3 tygodnie na cały rajd. No to super, zazdroszczę, ja tylko na część. Nie, po takim rajdzie to albo od razu ślub, albo od razu. Ten rajd zatrzymuje się po Stadionie Mazowieckim już po raz trzeci, a rajd jest już 12. Jest to wielki honor, ale chciałem również uczestnikom rajdu powiedzieć, że w tym mieście, które 17 września 1939 było miastem pogranicza, bo dosłownie kilka kilometrów stąd był Związek Radziecki na naszych ziemiach polskich. Ciechanowiec. Przejdziemy za chwilę do Katynia. Lata temu, w 1943 roku, w naszej okolicy doszło do wielkiego mordu. Niemcy dokonali rzezi w miejscowości w tej okolicy. Było to Krasowo-Częstki, gdzie zamordowano 257 osób w odwecie za akcję partyzancką w tamtej okolicy. Wtedy zginęło kilku Niemców i w odwecie za to zniszczono tą wieś dokumentów. To był rok 43, koniec lipca. W tym czasie na naszym terenie działał oddział partyzancki
podporucznika w owym czasie Stanisława Karolkiewicza, pseudonim Szczęsny, którego myślę, że wielu z was może znać. Oddział ten postanowił dokonać odwetu na Niemcach i wybrał się na Prusy. Poszedł do pierwszej wsi pruskiej, do dzisiejszej miejscowości Turośl koło Pisza, w nocy 15 sierpnia dokonano odwetu na 70 tamtejszych junkrach. Wyciągnięto z domów, rozstrzelano 70 osób. Następnie dowódca tego oddziału siedział wiele lat w polskich więzieniach, między innymi z panem Bartoszewskim w jednej celi na Rakowieckiej. Wkroczyliście na Podlasie, wkroczyliście na teren, który przez 114 lat leżał po stronie rosyjskiej. Tam było najpierw księstwo warszawskie, później Królestwo Polskie. Z tego tytułu dzisiaj mamy przywilej posiadania dwóch biskupów, ponieważ Ciechanowiec jest podzielony na dwie diecezje, co jest od niedawna Warszawa też, a to jest tylko trzecie miasto na świecie, bo tylko Meksyk ma dwie diecezje. Meksyk, Warszawa i Ciechanowiec. I z tego tytułu to jest nasza taka specyfika, że przez cały wiek XIX mieliśmy najdłuższy na świecie, nie tylko w Europie, most miejski. Ponieważ przejście z jednej na drugą stronę trwało 2 tygodnie. To był kalendarz juliański, tam gregoriański. Pomóreczek. No właśnie. Zapraszam też, abyście zajechali w przyszłości do Królowej Podlasia, Jasna Góra Wschód, można powiedzieć, do Chodyszewa, właśnie do tego miejsca sanktuarium. Ta dziewczyna, nie mając jeszcze 18 lat skończonych, została zamordowana w Gdańsku przez komunistyczną bezpiekę. Straciła matkę i ojca. Matkę wydał patron z jednej z większych ulic tutaj, prawda, który tu ma ulicę swoją, imię nauczycielem był. Wydał gestapo. Matki aresztowano, że współpracuje z Armią Krajową Podziemną. Jest to zamordowana. Ojciec był na Syberii, wyszedł z łagra z Andersem i umarł w Iranie. Została z babcią. Babcia wychowała tą dziewczynę. Potem dostała się do partyzantów Armii Krajowej. Była łączniczką i sanitariuszką u Paszki. Straszliwie torturowana, skatowana. W ostatnim grypsie powiedziała, wysłała gryps ostatni, powiedzcie babci, że zachowałam się jak trzeba. Zanieście z tego właśnie miejsca, tu z narewki, do swoich domów i rodzin, do swoich dzieci i wnuków, choćby to, co ona powiedziała. W grypsie, babciu, zachowałam się godnie, żeby i wasze dzieci zachowały się godnie. Zapytałem pana, jak ma na imię. Jak wysiada, też nie wie, jak ma na imię. No po co tak? Chłopy, moim dziewczynom mówić, jak macie na imiona. No właśnie. Bo później nie wiem, z kim jechała. A jak pytam, co widzisz, Stasiu? Z żonami są. Widzisz? Dostań się do mojej żony, mówię, że jej nie ma. Niech żałuje. O. Ale było. Ale było fajnie. Tak było.
Jeszcze вот в прошлом году удалось мне дать голос на свят. От Ванцеволо то столетие Чеслава Милоша святкувались мы. Вот найстарше по жені Чеслава Милоша походжу ту от Ванцеволо, Ванцегольське Милоше, под Ковянщизни. То тут дяда є, дяда про дяда лежу на могилах, от на нашому смотару Чеслава Милоша, то є той сам дядек Артур, который был адъютантом повстанца Ковенського Зигмунта Сороковського в січньовому повстанні. А тут поляків дуже ще залишилося? Ну, фактично, як зараз, бачите, це все, що можна вийти на вулицю і сказати таким кожним старшим чоловіком місцевим можна розмовляти по-польську. Ну, польщизна є така, але тим Чеслав Милош його трохи пригасив, бо за то дуже він це знає, але як взяли польськості, то Андрій Милош є запам'ятаний місцевий так безпочебно. Чим ці, дорога Польсько, ще помоц мами, чим модлітьми наше. To właśnie jest wykonawca tej pieśni i twórca melodii chyba i słów. Około 49 tysięcy metrów kwadratowych. Dokonywała się największa, możemy powiedzieć, na Polakach, na Żydach, na Cyganach i innych może też narodowości, ludobójstwo, zabójstwo bestialskie. Oni czekają na pamięć i na wielki też przez was rozgłos, że pod Wilnem w Lesie Ponarskim 100 tysięcy, a strzelano w tył głowy, jedni kopali doły, drugich dowożono, tych zabijano, wpadali, 10 strzelców tak mniej więcej było ustawionych przed tym właśnie dołem. Strzelali, wpadali, inni przyjeżdżali, zasypywali. 70 lat temu, w maju, około 380 dzieci, gimnazjalistów, uczniów, całą klasę z gimnazjum Adama Mickiewicza, harcerską klasę, w maju przywieziono tutaj i dokonano właśnie zbrodni. Wszyscy Polacy to jedna rodzina, starszy czy młodszy, chłopak czy dziewczyna. Spotkałem żołnierzy Armii Andersa, spotkałem AK-owców, Narodowe Siły Zbrojne. Zobaczyłem, co myśmy stracili w Katyniu. W Katyniu straciliśmy kwiat inteligencji, ludzi wspaniałych, ludzi szlachetnych, ludzi honoru. Straciliśmy elity narodu. I zrozumiałem, jak wiele myśmy stracili w tym Katyniu. Jako to rajd katyński. I tak jeździmy po kresach Rzeczypospolitej. Katyń jest takim miejscem, no ważnym, no jest tych miejsc, prawda, w tej chwili znanych jest 5. Ale chodzi o przejazd przez polską historię, odwiedzamy kresy Rzeczypospolitej, bo wiemy, że wszystkiego, co najpiękniejsze w polskiej historii, w polskiej kulturze, to z kresów. Wielka poezja, wielka literatura, muzyka, wielcy wodzowie, to właśnie tu stąd. Język wasz, którym tu mówicie, i błagam, pielęgnujcie ten język. To język Mickiewicza i Słowackiego, i Piłsudskiego. Trzecia kapliczka także. Siostry, bracia, rodacy, my pamiętamy,